Naszym gościem jest Alek Nowicki, reprezentant Polski w rugby, urodzony we Francji, ale chłopak z Bielan. Ty masz z tą dzielnicą jeszcze Warszawy kontakt w miarę częsty. Teraz jesteś, bo są wakacje, jak to bywa z reguły? Jak najbardziej z Bielan. Cały czas moi rodzice tu mieszkają. Wychowywałem się na początku na warszawskim AWF-ie. Tam mieszkaliśmy z rodzicami, więc od początku jestem żyty z Bielanami, z Żoliborzem. I uważam, że to cały czas najlepsze dzielnice w Warszawie. I najdłuższy czas, jaki spędzam w Warszawie, to właśnie Bielany, Żoliborz. A tutaj na Bielanach był, nie wiem, chyba jeszcze jest nawet AWF, AZS, on kiedyś miał sporo sukcesów w rugby. To stąd się to rugby wzięło, czy stąd, że twój tata był rugbystą, jest rugbystą, bo się rugbystą całe życie? Jak się to rugby u ciebie wzięło? Skąd ten pomysł na życie? Znaczy ja tak od dziecka chyba zostałem już skazany na rugby, bo jak się urodziłem, to we Francji klub mojego taty w momencie urodzenia chwilę potem dał mi małą piłeczkę do rugby i koszulkę klubu, więc ja chyba nie miałem wyjścia. Moje pierwsze zdjęcie właśnie było z piłką do rugby. I grasz w rugby we Francji, czemu akurat tam? Tak, żeby było śmiesznie, 30 km od miejsca, gdzie się urodziłem, więc tak, historia zatacza koło. Czemu tam? Francja jest, ma najlepszą ligę w Europie. Chciałem pojechać tam się rozwijać, sprawdzić, gdzie mogę dojść, jak wysoko. Tam tak naprawdę sky is the limit we Francji, bo tam grają najlepsi zawodnicy całego świata, więc przez całą karierę można się rozwijać i to jest mój cel, pojechać tam, rozwijać się i zobaczyć, gdzie mogę dojść. W Polsce rugby nie jest sportem numer jeden, ani numer dwa drużynowym, nie oszukujmy się, bo to piłka nożna, siatkówka, pewnie też piłka ręczna was wyprzedza i ludzie nie mają takiego pojęcia też może nie i o przepisach większość, co jakby też jest tutaj problemem dla tego sportu, ale też jakby ktoś sobie myśli, no dobra, gra w trzeciej lidze francuskiej w rugby, to znaczy, że jest ogórkiem, a jaka to jest prawda. Tych lig ważnych w Europie jest bardzo niewiele. Masz Anglię i Francję i długo, długo nic. Potem chyba tam w Rumunii może ktoś tam coś jeszcze płaci. Tak? Jest jeszcze Liga Celtycka, która zrzesza drużyny szkockie, irlandzkie, walijskie i włoskie, ale ta liga francuska jest naprawdę wysoko, ponieważ tam są największe pieniądze. Francuzi otworzyli swój rynek na zawodników z całego świata, I niejednokrotnie bywa tak, że drużyny z trzeciej ligi francuskiej mają wyższe budżety niż drużyny z ekstraklasy ligi włoskiej, czy z drugiej ligi angielskiej, czy nawet z pierwszej ligi szkockiej. Jak ten klub jest w ogóle zbudowany od wewnątrz, bo to może być ciekawe. Ja słyszałem, że tam jest 40 zawodników, wszyscy mają zawodowe kontrakty, popraw mnie, jeśli jestem w błędzie. Wiesz, no też to polskie rugby kojarzy się z amatorami, którzy grają na tym najwyższym poziomie. Stąd jakby no trudno komuś to rugby zna z obrazka raz na kilka miesięcy zobaczyć mecz kadry Polski, wiedzieć, co to jest rugby we Francji, nawet na tym trzecim poziomie sportowym? Znaczy, trzeci poziom sportowy, ale mimo wszystko jest tam wielu świetnych zawodników. Ja na przykład w swojej drużynie mam wicekapitana reprezentacji Fidżi. Fidżi to jest taka bardzo, bardzo uznana marka. Oni są mistrzami olimpijskimi w rugby siedmioosobowy. On co prawda gra w piętnastki. I teraz już tak jest dosyć wiekowym zawodnikiem, ale przyszedł do nas. Cały czas gra w reprezentacji Fidżi. I też mieliśmy takie śmieszne sytuacje z nim, bo kiedyś graliśmy mecz u nas w Makombu, a fatalna pogoda, na trybunach było może 1500 osób, a on tydzień wcześniej grał na Twickenham, na stadionie świątyni angielskiego rugby z reprezentacją Anglii, gdzie było 80 tysięcy kibiców. I mówimy, Zmuli, jak to jest, że ty jesteś zmotywowany grać tutaj, jak ty tydzień temu grałeś w telewizji i widziało cię 500 milionów osób, bo mecz był transmitowany na cały świat. I grasz przed 80 tysiącami ludzi, więc to widać, jak to rugby we Francji jest popularne, jakich zawodników potrafią ściągać nawet drużyny na trzecim poziomie rozgrywkowym. A jak to jest w ogóle z mediami, z tą twoją drużyną? Wy istniejecie, nie wiem, w obszarze telewizyjnym, prasowym, czy no, tutaj kluby trzecioligowe, niezależnie czy to jest rugby, czy nie wiem, czy rugby w ogóle w Polsce na trzecim poziomie występuje, to się zapiszemy się we dwóch z kolegą operatorem w takim razie. Na WF-ie, oni teraz właśnie w trzeciej lidze. No właśnie, czy o tej trzeciej lidze francuskiej się dużo mówi, dużo pisze? Wiadomo, to nie jest liga, która jest, której są transmitowane wszystkie mecze w telewizji, ale to są kluby regionalne. We Francji są takie fajne struktury. Te drużyny zawodowe są słuszne, takie naprawdę zrzeszają ogromną ilość kibiców, ale wszyscy kibice rugby tak naprawdę mają dwa kluby. Ten jeden główny klub, któremu kibicują, jest swój lokalny. I u nas to są kluby takie departamentalne, jak Macon, który jest największym klubem w naszym departamencie. I tam jesteśmy sportem numer jeden. Zawsze, w każdy weekend, to rugby jest na okładkach gazet. To nasze mecze są
tak na piedestale i są najważniejszym eventem sportowym w całym departamencie i nieczęsto po meczach przychodzą ludzie, którzy mieszkają czasami nawet 30-40 km od Macon i mówią, że przyjechali stąd obejrzeć nasz mecz, więc to jest bardzo miło. To rugby naprawdę we Francji cały czas się rozwija i jest jego bardzo dużo w mediach. Jak to jest z podejściem do trenowania w Twoim klubie? Ile razy w tygodniu Wy trenujecie? Jak profesjonalne są to treningi? Tak naprawdę trenujemy dwa razy dziennie. Wiadomo, że czasami mamy, czwartek jest takim dniem, który mamy wolny akurat, ale ogólnie mamy dwa razy dziennie trening, czasami nawet trzy. Wszyscy jesteśmy na kontraktach zawodowych, więc nie ma z tym problemu, nie musimy się zwalniać do pracy. Niektórzy jeszcze robią szkołę, więc tam czasami mamy jakieś ustępstwa, jeżeli chodzi o szkołę, ale z racji tego, że nikt nie pracuje, możemy sobie nasze treningi ustalać nawet względem osób, które jeszcze studiują. Okej. Porównanie do polskiej ekstraligi rugby, ekstraklasy rugby, jak zwał, tak zwał. Czy ta ekstraklasa w ogóle wytrzymuje i czy ty widzisz w ogóle szansę, że to polskie rugby, czy to w wymiarze klubowym, czy reprezentacyjnym, się będzie w jakiś sposób rozwijało? Pytają się ciebie władze związku, ale co tam jest u ciebie, co możemy zmienić, podpatrzeć? No ja mam wielką nadzieję, że to rugby w Polsce się rozwinie, bo wydaje mi się, że my Polacy powinniśmy uprawiać taki sport, bo jesteśmy ludźmi z charakterem, lubimy walczyć, do tego mamy postawnych mężczyzn i wydaje się, że to jest sport stworzony dla nas, dla wojowników. Ale może coś z tym rugby jest, znaczy na pewno gdzieś został błąd popełniony, że to nie jest sport masowy, że jest to sport elitarny wręcz. Tak naprawdę młodym ludziom mi się wydaje, że nikt nie tłumaczy zasad tej gry. Piłka nożna ma bardzo proste zasady. Trzeba strzelić bramkę, trzeba uważać, żeby nie dostać czerwonej kartki. W hokeju jest podobnie, tam nie ma czerwonych kartek, są kary. Rugby to jest sport dla ludzi inteligentnych, ale no właśnie to jakby go trochę zabija. Nie widziałem takich prostych reguł gry w rugby, które 7-8 latek pojmie w mig. We Francji dzieciaki rozumieją, o co chodzi z rugby? Oczywiście oni mają te zasady znacznie uproszczone, ale ja sam mam swoją grupę młodzieżową, z którą współpracuję we Francji i naprawdę nie ma problemów. Dzieciaki łapią bardzo szybko rugby. Może dlatego też, że to rugby jest dookoła ich. Oni widzą rugby w telewizji, widzą rugby w prasie, kupują sobie naklejki z rugbystami. To jest trochę tak jak z piłką nożną. Więc oni to strasznie szybko łapią. Nawet jeżeli czasami chodzimy do szkoły, nie musimy tłumaczyć, że w rugby podajemy piłkę do tyłu. Te dzieci to wszystko wiedzą. Więc myślę, że to jest to. My z rugby niektórzy mają kontakt raz, dwa razy w życiu. Wtedy ciężko jest wprowadzić całą tą kulturę rugby i komuś ją wytłumaczyć od samego początku. To jest trochę tak, jakbyśmy się pytali, myślę, przechodniów tutaj, czy znają zasady gry w hokeja. Myślę, że powiedziałby, że tak, trzeba strzelić bramkę, ale co oznacza linia czerwona, a niebieska, to myślę, byłoby gorzej. No jasno, przechodniów mamy akurat teraz niewielu, więc nie będziemy pytać. W Polsce jest też, tak mi się wydaje, że pokutuje takie przeświadczenie, że rugbyści do środowiska rugby nie za bardzo przypada za piłkarzami, za środowiskiem piłki nożnej. Nie wiem, czy to jakby nie jest samemu sobie wyrządzanie krzywdy, bo tak z boku patrząc też można powiedzieć, że rugbyści są ubodzy krewni piłkarzy. I to nie wiem, czy to jest jakaś zazdrość, czy na czym to polega, bo ja cały czas widzę te memy, które są wrzucane przez Facebooki różnych stron rugbowych, że tutaj wychodzi gość bez ucha, z oberwaną nogą, ale chce grać dalej, a Cristiano Ronaldo się przewrócił i udaje, że go boli. To nie wiem, czy to nie jest taka hejterka, która jakby temu środowisku rugby w sumie bardzo mocno szkodzi. Powiem szczerze, ja się z tą zgadzam, ja jestem zupełnym przeciwnikiem, ja szanuję wszystkie sporty. Nie każdy sport musi być kontaktowy i też nie lubię nawet nie tylko rugbystów, ale jak czytam wywiady z lekkoatletami, z szermierzami czy z wioślarzami, którzy narzekają, że mają mniej pieniędzy niż piłkarze. Ja się zgadzam, tylko pytanie jest, ilu kibiców chodzi na inne sporty w Polsce? Ile masz imprez? Ile masz meczów w trakcie roku? Jeżeli wioślarz ma dwa zawody, a piłkarz gra co tydzień, dla mnie to jest normalne, że będzie zarabiał więcej. Więc ja jestem poza takim hejtem. Sam czasami z bratem oglądamy piłkę, rzadko, ale nam się zdarza jakąś Ligę Mistrzów obejrzeć i naprawdę szanuję wszystkich sportowców, bo sam wiem, ile to kosztuje pracy i to, że ktoś sobie nie naderwał ucha na meczu, to nie znaczy, że nie dał z siebie wszystkiego i nie zrobił dobrej roboty. A ty się w sumie tak, no już zapytam wprost, nie boisz się o swój wygląd, że czasami ktoś się tak skosi, że będziesz miał jedno ucho wyżej o 5 cm od drugiego? No, ja wiem, że są twardziele i tak dalej, no ale to też nie ma co straszyć na ulicy kogokolwiek. Nie, no bo mam nadzieję, że nie. Tam lekko nos miałem kiedyś przekoślawiony, ale
Ale to dodaję roku. Ty mówiłeś o tym, że śledzisz czasem rozgrywki też innych sportów. Ja się odpytam z drużyn, które tutaj są niedaleko w okolicy. Na przykład zdajesz sobie sprawę, jak sobie radzą, nie wiem, na przykład piłkarze Hutnika Warszawa, bo są najbliżej, albo piłkarze Polonii Warszawa, którzy są kawałek dalej. Ja wiem, że ty w Polonii grałeś w koszykówkę. W ogóle z Kasią Dulnik się znasz, tak? I z jej synem bodajże, tak? To... Tak, tak. Jak miałem taki moment, że grałem w koszykówkę warszawskiej Polonii. Nie, no oczywiście staram się interesować sportami, które są tutaj w okolicy. Dobrze się nie wiedzie nikomu. No dobrze. Oprócz Legii. Legia ma mistrzostwa Polski. Całe szczęście, bo szkoda, że mamy tak mało tych, jak na tak wielkie miasto, tak mało medali jako Warszawa, bo uważam, że to jest skandal. Ja miałem przyjemność rok dać w Gdańsku i naprawdę ilość ekip, jaka tam jest niesamowita. Oni mają siatkarzy, koszykarzy, żużel, rugbystów, piłkarzy, wszystko gra, wszystkie drużyny są w pierwszej lidze, a my w Warszawie tak naprawdę poza Legią i Politechniką Siatkarską, no kulejemy. Ja uważam, że Warszawa powinna mieć 3 kluby piłkarskie, które grają minimum w pierwszej lidze. To może jak tam już rozwiniesz się, że tak powiem, skończysz karierę sportowca, może się zajmiesz tutaj stawianiem na nogi rugby w Warszawie, bo przydałaby się. Jest Skra, ale oni też tak jakby trochę cieniują. No jest ten AZSW, UEFA, to trzecia liga w Polsce. Już mówiliśmy się, że Polska-Francja to jednak jest przepaść. Tak? No niestety, no to w Warszawie sport nie ma łatwo, ale to nie znaczy, że trzeba się poddawać. Myślę, że jest duża rzesza kibiców, duża rzesza firm, tylko trzeba działać, trzeba chcieć. To jest ciężka droga, ale ja mam nadzieję, że ten sport w Warszawie ruszy. Bo jest to sport z potencjałem. Myślę, że mam nadzieję, że każdy sport ruszy. Nie tylko rugby, ale także koszykówka. Mam nadzieję, że koszykarze Legii awansują do ekstraklasy. Awansowali. No, awansowali, o, bo nawet nie wiedziałem. A w koszykówce są plusy, bo też tak, trener Bakun jest teraz trenerem Legii. Tak. Kiedyś tam miałem przyjemność z nim, może nie tyle pracować, ale był szczerze szczebel wyżej ode mnie, trenował chyba juniorów. Koszykarze Hutnika też awansowali do drugiej ligi, tak. Staram się być tam na bieżąco, więc to jest fajne, że Legia stara się rozwijać, bo też mają sekcję rugbową, stara się rozwijać te wszystkie sporty dookoła. No mam nadzieję, że inne kluby będą brały z niej przykład i będą tworzyły swoje nowe sekcje. I im więcej sportów, tym lepiej dla Warszawy. Powiedz mi, bo też jakby bycie, czy inaczej, rugbyści są postrzegani w Polsce jako takie postawne chłopy. Często wielu z nich się utożsamia, że no, w tygodniu to sobie stoją na bramkach w dyskotece, a potem idą zagrać mecza po meczu, idą na kilka piw, tak? Bo jest ta trzecia połowa, która też jakby jest tutaj, nie wiem czemu w sumie, czy demonizowana, czy gloryfikowana, to jest dobre słowo, no ale wszyscy podkreślają, że zawsze po meczu trzeba iść się napić i tyle. Co cię zajmuje tak w wolnym czasie? Nie wiem. Ja wiem, że ty sporo czytasz, słuchasz sporo muzyki. To co ostatnio tam było w słuchawkach grane, albo co czytałeś? Czy wczoraj udało mi się od babci wyciągnąć, bo moja babcia ma fajną biblioteczkę mojego taty. Rzadko to prawda mi pozwala te wszystkie książki zabierać, bo ona tak lubi sobie je chomikować. Ale udało mi się wyrwać książkę o Monte Cassino, gdzie jej wujek był na Monte Cassino, walczył pod Monte Cassino, więc to jest taka troszeczkę rodzinna historia. I udało mi się tą książkę wyciągnąć, jest taka solidna, z 600 stron. I właśnie wczoraj zacząłem czytać, mam nadzieję, że uda mi się ją dokończyć, bo lubię historię, lubię czytać o II wojnie światowej, o wcześniejszych czasach średniowiecza, a tu jeszcze mam jakąś tam małą historię rodzinną z tą związaną, więc to będzie moja najbliższa lektura. A ty w ogóle dużo czytasz? Tak, nie wiem, w normalnym tygodniu pracy to z pół książki się uda, czy jedną, czy pół na rok? Nie, powiem, to zależy naprawdę. Czasami mam momenty, że przez miesiąc nie przeczytam żadnej książki, ale staram się czytać dużo artykułów, dużo wywiadów w gazetach, a czasami potrafię dwie książki w ciągu tygodnia przeczytać, jak mam dużo czasu, jak jedziemy gdzieś na daleki wyjazd, to zawsze mam ze sobą książkę, mamy tam taki mały kącik czytaczy w autobusie, trochę wyśmiewany, ale jest i zawsze ktoś tam zawsze ma jakąś fajną książkę i czytamy. Ja ci muszę polecić książkę o Bielanach, ale zapomniałem jej wziąć z domu, pewnie po wywiadzie ci ją mogę nawet prezentować. To jest książka, bodajże gość się nazywał Przyborowski czy coś w tym stylu i napisał książkę Zabójstwo w Lasku Bielańskim i to jest o tyle fajne, że mamy
te dzielnice tutaj przestawione 100 lat temu i to jest naprawdę super rzecz, to polecam i później. A jak to jest w ogóle z muzyką we Francji? Czego ci twoi koledzy tam na co dzień słuchają? Czego w ogóle, jakie muzyki słuchają rugbyści? To jest muzyka, nie wiem, prawie że wojenna typu Sabaton, czy raczej nie masz takich klimatów ciężkich tam rzucanych? Ja właśnie myślę, że tutaj by się wszyscy dziwili, bo... Słuchamy wszyscy disco polo. prawie tylko francuskiego. Nie, tak naprawdę największe wzięcie we Francji mają stare hity w rugby. Rugbyści to są osoby, które lubią się czasami pobawić, poświętować, więc u nas francuskie disco jest po każdym meczu. To jest główna atrakcja wieczoru. Czasami nawet puszczamy takie piosenki jak Dalidy, czyli takie naprawdę wydawałoby się zupełnie nieprzystające do imidżu rugbystów, ale przy tym wszyscy bawią się najlepiej. I dlatego ja też zacząłem sam takiej muzyki słuchać gdzieś na imprezach, bo przy tym się człowiek fajnie bawi. I to nam się podoba. Muzyka w rugby ma sprawiać zabawę. My przed meczami wiadomo, ta muzyka jest trochę mocniejsza czasami w szatni, ale ogólnie po meczach zazwyczaj jest to muzyka radosna. A w Polsce jak to jest na meczach kadry na przykład? Wiem, że tam AC/DC Thunderstruck leci, to tak już tak. Klasyk mocno pierdzący kurzem. AC/DC było, ja tak szczerze wolę przed meczem się zawsze wyluzować, posłuchać sobie spokojnej muzyki. Różne, nie lubię zazwyczaj słuchać. Spokojnie, czyli jakiej? To już mówmy tak, kurczę, konkretami. A to naprawdę zależy od meczu. Nie wiem, ostatnio miałem tak, że potrafiłem nawet Jenny Joplin słuchać przed meczem i to mnie jakoś odstresowywało. Nie wiem, czemu jakoś tak mi wpadły dwa kawałki w ucho, mówię, ach, ciągnę sobie kilka piosenek i właśnie jej słuchałem przed meczami. A naprawdę... Ona też dawała wiele z wątroby, to może dlatego. Może tak, no. To niezbyt sportowa się prowadziła, ale akurat jej muzyka jakoś tak... Miała sukces. Miała sukces i przed kilkoma meczami jej tak najczęściej słuchałem. I pozwalała mi się wyludować i skupić na meczu. Ja nie lubię się przemotywować, nie lubię tych takich wszystkich odpraw wojennych. Lubię pójść z czystą głową na mecz i bez większego stresu. No ja byłem w szatni waszej dwa czy trzy razy właśnie już na tych takich finalnych chwilach, to tam no to prawie, że tam brakowało granatu, żeby wrzucić, że tutaj będziemy umierać za ojczyznę, ale też widziałem, że wielu reprezentantów Polski przed meczami, na przykład Mateusz Bartoszek, się modlą. We Francji też to jest taki widok, że wyjmują sobie Pismo Święte i czytają, bo ja tutaj widziałem kilku zawodników, którzy właśnie tak też do meczu podchodzą i w ten sposób też się pewnie wyciszają. Powiem ci, że tak. Francuzi może nie, no bo to jest taki naród, który może niekoniecznie się utożsamia z religią, ale mamy dużo zawodników z Fidżi, z Tonga, z Argentyny. Oni wszyscy przed każdym meczem, widzimy ich, jak są spokojnie, w kącie siedzą z różańcem, zawsze się modlą. Odmawiają swoje modły po tongijsku, po fidżijsku, po hiszpańsku i tak, naprawdę to widać, że oni się bardzo utożsamiają z Bogiem. Tam rugby jest religią w tych krajach. I tam rugbysta jest wojownikiem. Tak jak oni przed każdą wojną, troszeczkę inaczej niż u nas, oni się musieli uspokoić i myślę, że przenieśli tą samą swoją kulturę na rugby. Oni przed meczami muszą się uspokoić, muszą się pomodlić do Boga, muszą ze sobą porozmawiać i dopiero wtedy wychodzą walczyć. Powiedz mi jeszcze, wracając, już pomijając kwestie spirytystyczne i takie wolicjonalne, jak to jest grać w reprezentacji Polski, która z reguły skazana jest na to, że no, nigdzie tam za wysoko nie zagra, bo rugby jest takim sportem trochę zamkniętym. To jest tak, jakbyś chciał przejść, nie wiem, no, w systemie kastowym z parobka, załóżmy, zostać księciem. To jakby nie demotywuje, że te ligi tam 6, 12, 10, 3 narodów są pozamykane i są jakby nierealne i zawsze grasz, nie wiem, z Ukraińcami, jedziesz na jakiś stadion, który jest opuszczony przez Boga, potem przyjeżdża Mołdawia, która też nie jest najpiękniejszym miejscem na świecie. Tak właściwie zostaje takie kitraszenie się we własnym kociołku, co też z perspektywy całego zainteresowania tym sportem może być zgubne, no bo granie z Mołdawią, Ukrainą, nie wiem, z kim tam jeszcze, Szwecją, 100 razy na 98 lat, to jest to nuda, no. No wiadomo, że nie pomaga kibicom. My, zawodnicy, podchodzimy do tego zupełnie inaczej. Dla nas każdy mecz z orzełkiem na piersi to jest wielkie wydarzenie, nieważne, czy gramy w Mołdawii na jakimś komunistycznym starym obiekcie, czy gramy u nas w Polsce na stadionie Widzewa, czy na stadionie warszawskiej Polonii. Dla nas do każdego meczu staramy się podchodzić identycznie, dawać z siebie wszystko. Niestety tak federacja ustaliła to z góry, my nie mamy na to żadnego wpływu, nawet jako federacja. Z jednej strony jasne, szkoda, oglądamy te wszystkie fajne mecze. Mamy kolegów w drużynach, ja z Mateuszem, którzy grają
właśnie tak jak mówiłem, na Twickenham, gdzie jest 80 tysięcy widzów, a potem my opowiadamy, no dobrze, my w Polsce jest fajnie, bo jest dużo ludzi przychodzi na nasze mecze, ale jedziemy na Ukrainę, tak jak byłeś z nami kiedyś, czy na Mołdawię, jest troszeczkę gorzej. Tam dowaliło 3000 kibiców, ale problem był taki, że to byli sami mundurowi. Tam jakieś wojsko ściągnięto z koszar, żeby biło brawo i to ci ludzie za bardzo nie wiedzieli, o co kaman. No dokładnie, tak jest na wschodzie czasami, że różnie z tymi kibicami bywa. Ale mówię, my gramy dla Orzełka, gramy dla kadry, gramy dla naszego kraju, dla kibiców, którzy są w Polsce i to jest dla nas najważniejsze, ich nie chcemy zawieść, im chcemy pokazać, że... dobrze, ale w klubie tak, tu jest księgowy, jest prezes, jest osoba, która liczy punkty i finanse i mówią, Olek, no, po cholerę będziesz tam jechał do jakiegoś Kiszyniowa, powiemy, że masz kontuzję albo że cię nie możemy puścić i co zostanie tutaj w domu i tyle. No to jest niestety problem, no... Te rugby jest tak skonstruowane, że te wszystkie wielkie kraje rugbowe mają straszną kontrolę nad mniejszymi krajami. To przede wszystkim chodzi o pieniądze. Pewnego poziomu nie podskoczysz, mówiąc dyplomatycznie. Dokładnie. Chodzi wszystko się obraca wokół pieniędzy i oni czasami mówią otwarcie, słuchaj, jak chcesz, Aleks, grać w kadrze, to my niestety w klubie musimy podziękować. Oczywiście, że jest wolne okienko, jedź, ale jeżeli jest u nas mecz, sorry, musisz zostać. I to jest takie nieoficjalne, ale oficjalnie. Ale działa. Ale działa. Nie, teoretycznie nie mogą tego robić, ale oni mówią, nie możemy sobie pozwolić na stratę 5 meczy. Powiedz mi jeszcze taką rzecz. Piłka nożna ma, polska piłka nożna ma Roberta Lewandowskiego, czyli taką gwiazdę, no, która świeci nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Myślisz, że ty albo Mateusz Bartoszek, albo ktoś, kto przyjdzie, nie wiem, 15 lat później po was, to w ogóle ma szansę skoczyć na taki poziom, że będzie w Polsce rozpoznawalny, bo tutaj siedzimy, mało osób przychodziło, ale żadna nie wzięła ciebie autograf. No niestety, mimo że Bielany. nie, tak... Zaraz przyjdą, spokojnie, są umówieni na 15. Jeszcze 5 minut. Nie, no mam nadzieję, mieliśmy kiedyś wielkiego rugbistę, Grzegorza Kacałę i myślę, że to jest coś takiego, co... To jest szokiem dla większości ludzi, bo kiedyś, pamiętam, Grzegorz przyjechał do mnie do Macon i tam o godzinie 22 po meczu wyszliśmy na małe piwo do baru i tam jego ludzie poznawali, mimo że od 20 lat nie gra we Francji, a w swoim rodzinnym Sopocie myślę, że jest mniej osób, które go kojarzą, niż w Macon, gdzie tam nie grał tak naprawdę, tylko grał 200 km obok, a mimo wszystko ludzie go poznawali. Przychodzili i gratulowali, mówili, że go kiedyś tam podziwiali i oglądali. Człowiek, który nie gra 20 lat już w rugby. No właśnie. To myślę jest ta różnica. Okej, powiedz mi, co będzie z tobą w przyszłym sezonie. Słyszałem, że być może zmienisz klub, że ty możesz powiedzieć, to możesz, jeśli nie, to oczywiście nie, ale jedno jest pewne, że klubowo zostajesz we Francji. Tak, to jest pewne, że zostaję we Francji. Jeszcze mam tak lekki, gorący okres. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że uda mi się grać wyżej, ale jeżeli nie, to na pewno zostaję w Macon i tam będę walczył o to, żeby cały czas się rozwijać. Ostatnie pytanie, twoje ulubione miejsce na Bielanach. Nie będę pytał w Warszawie, bo powiem, że Bielany, ale na Bielanach. Na Bielanach. Na pewno lubię Café de la Poste, które jest... Kawałek dalej, przy kościele świętego Zygmunta. Dokładnie, tam jest bardzo, bardzo ładnie, ale także w warszawski AWF, tam spędzam chyba najwięcej czasu. No, kawiarnia prawdziwy Francuz, w ogóle nie wiem, czy wiesz, jest właścicielem, to możesz z nim o rugby porozmawiać. Tak, kiedyś rozmawialiśmy z nim o rugby. Gdzie ma koło, pierwsze słyszę, tak? A właśnie nie, bo on jest z Lyonu, więc to ta sama... Od dziecka kibicuje, tak? Tak, może nie kibicuje Macon, ale zna, bo wina chyba stamtąd nawet sprowadzał. A dobre są tam wina w Macon? Bardzo dobre, to Burgundia, więc chyba najlepsze białe wina na świecie. Naprawdę polecam się wybrać, pojeździć po okolicznych winnicach, można naprawdę kosztować dobrych win.